właśnie stal na świecie. Tworzy, ale nie wiem, czy, się wydaje, że to panie redaktor, wie pani, że na przykład w zeszłym roku, w 2019, o wiele więcej stali niż Polska. Polska nie jest stalną producentem. Zresztą zeszły rok był bardzo dobry dla polskich producentów stali. Dużo większym producentem jest Wietnam, gdzie ta produkcja stali wzrosła o 40% w stosunku do roku 2018. Więc mówiąc krótko, jest to dalej potężny rynek. Są to dalej potężne pieniądze. W dalszym ciągu jest wielkie zapotrzebowanie na stal i w tym wszystkim jesteśmy my, sprywatyzowany, mimo się ukrywać, zresztą mamy zdecydowanej większości, delikatnie określę, sprywatyzowaną branżą. To jeszcze nie byłoby nic złego, gdyby ona była sprywatyzowana, tylko no niestety oczywiście sprywatyzowana w taki sposób, że właścicielami są w zasadzie zagraniczne podmioty. No i to też jeszcze może nie byłoby nic bardzo złego, gdyby nie to, że na to wszystko nakładają się potrzeby poszczególnych państw, także Unii Europejskiej. Przypominam sobie taką piękną wypowiedź François Mitterranda, wtedy kiedy kryzys światowy już był w apogeum właściwie, czyli chyba był to początek 2009 roku. I on powiedział tak: jeśli mam do wyboru, francuskie przedsiębiorstwo, to zawsze będę je wspierał. Myślę, że trochę tak wygląda kwestia również produkcji stali. Oczywiście jasne jest, że to są przede wszystkim decyzje właściciela, ale jednak właściciela tak delikatnie gdzieś tam, użyję takie słowa, łychanego przez różnego rodzaju podmioty, które tym zależy na tym, żeby ta stal była produkowana albo w tym miejscu, albo w innym miejscu. I my też walczymy o to, żeby nie wydać się tego Piotra w Krakowie. Nie chodzi tutaj o to, że Kraków walczy, chodzi o to, że Polska walczy. Wiemy, że ta wyprawa górnicza jest następna, bo też na razie oczywiście premier Morawiecki tutaj, ja wiem, co mamy o dwóch spotkaniach w tym zakresie. Udało się na razie, tak to rozumiem, no, nieco przewlec ten proces, ale pod koniec roku dostaliśmy informację, że niestety znowu idziemy w kierunku zamknięcia. Tak jak mówię, to jest w te, ale ja bym chciała, żeby od razu powiem, że ja znam już od jakiegoś czasu doktora Czubraka, że krótko sobie siedzi, tak przyzwyczaję. No dobrze, to mówię, no właśnie, ale jakie tam padały, ja muszę powiedzieć, że ja się nasłuchałam tych dyskusji, uczestniczyłam w kilku i trochę mi się tam głosy zwierzyły na głowie. Trochę byłam przerażona, że tak jakoś to wszystko w tej Unii funkcjonuje, że wszyscy są, ja nie mogę się trochę z tym pogodzić, tak wszyscy są przyjaciółmi, a w gruncie rzeczy właściwie tylko ze sobą konkurują, to niekoniecznie ładnie. Tam został podawany, był podawany przykład 2008 roku, w czasie kryzysu, kiedy u nas było mówione, że to w ogóle koniec, tym przemysłem zamykany i w ogóle na niebo jest kryzys, tymczasem te niemieckie huty pracowały na pełnych obrotach, po prostu no, w ogóle dokładnie odwrotnie się to działo. Po drugie, no jest tak, że zawsze powstaje pytanie dlaczego. Mówi się, że nasza stal jest zbyt droga. No i tu właśnie jest to pytanie dlaczego. A to już dlaczego? Dlatego, że płacimy za dużo za emisję CO2. No i po prostu koło nam się zamknęło, bo właściwie ktoś nas do tego zmusza, bo jesteśmy za drodze, no to nie trzeba nas kupować, no to ma zamknąć. No i jakby koniec. I teraz doktor Bartoszewski. Ale to nie Unia Europejska powstała z węgla i stali. Tak, oczywiście. Wspólnota węgla, że tak się nazywała pierwotnie, oczywiście jak dzisiaj. Nie ma wspólnoty stali. Węgier się zwalcza, no bo zmiany klimatyczne, stal się ignoruje. A de facto to, co na co pani redaktor zwraca uwagę, pojawiły się totalne egoizmy, a te egoizmy ciągną na poszczególne rynki. De facto od początku, bo Unia Europejska to jest suma egoizmów w miarę łagodzona i z tego powodu mieliśmy i mamy do tej pory najdłuższy okres w historii Europy pokoju, poza różnego rodzaju zdarzeniami, ale poza Unią samą Europejską. No i ta wspólnota, która jest niezwykle dyskusyjna. To, co jest w moim przekonaniu problemem, to są dwa wymiary. No to nie jest tylko wspólnota, ale też szereg błędów, które my popełniamy na własnym rynku, dlatego że ten rynek został de facto oddany i to nawet nie w sposób taki został oddany jakimś inwestorom. To właśnie nie został oddany bardzo silnemu jednemu inwestorowi, co dało takie wrażenie potencjalnie zmonopolizowania rynku i dyktowania warunków na tym rynku. Mamy ogromny problem, od kilku lat próbowałem... Ja tylko tutaj strącał się sobie właśnie jakby ten inwestor, jakby na przykład pokazuje, że jestem bardzo tutaj dla was miły i tak dalej, powołał sobie nawet pełnomocnika do spraw dialogu, jakby na tym tle, tak, pomiędzy tymi firmami. To jest dialog oczywiście, nie mam się tego dialogu społecznego, tylko dialogu firmie, o to chodzi.
jakby to ona narzuca tak naprawdę warunki tego dialogu. Bo jest jeden, ten dialog między hutami, który wszystkiego nie dobił. Właśnie do tego zmierza. Znaczy, doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy ogromny gracz międzynarodowy, strategiczny wprawdzie, ale jednak monopolizujący w dużej części rynek krajowy, przejmuje praktycznie wszystkie źródła producenckie, no to musieliśmy się liczyć z tym, że prędzej czy później konflikt między nim a strukturą rządową, światowymi oczekiwaniami społecznymi rzeczywiście będzie narastał. W Polsce jest ogromny problem ze słabami, czyli z tego, z czego się produkuje w ogóle, później wytwarza różnego rodzaju produkty stalowe. Nie chronimy własnego rynku, ściąganie tego po cenach dumpingowych, czyli de facto dofinansowanych zarówno z rynku rosyjskiego, jak i ukraińskiego. No z ukraińskiego no to my potrafimy ściągać wiele rzeczy po cenach dalej zaskakujących, ale tylko dlatego, że na siłę próbujemy utrzymać tak zwane nowe relacje polityczne, a z Rosjanami, ja tego nie rozumiem osobiście, całego procesu związanego z sektorem i węglowym, i stalowym i przez wiele lat już dzisiaj mamy ten problem, że górnicy mówią o ogromnych hałgach i niespożytkowanego węgla własnego. Ale to, że mamy duże zapotrzebowanie na węgiel, większe niż jesteśmy w stanie wydobyć. No właśnie, ale z drugiej strony właśnie najgorszy problem polega na tym, że my własnego nie spalamy, a ściągamy nadal węgiel z Rosji. Dlatego górnicy zażądali zmian systemowych i przecież dlatego stworzony jest, jak zapowiedział, wielki skład rezerwowy, no bo w jakiś sposób trzeba zapewnić stabilność tego sektora. Panowie, a jeszcze zacytuję, pozwolę sobie z tych rozmów zacytować zdanie szefostwa firmy Akcjonalnicza, że jest ona firmą globalną, to jest cytat, więc podejmuje decyzje na poziomie globalnym, a nie tylko krajowym. Problemy mają różne oddziały w Europie. Ale kończące. Właśnie do tego cały czas wypowiedzi zmierzam. Jeżeli zdecydowaliśmy się na grać globalnym graczem, to musimy liczyć się z tym, że tak ten globalizm przeważa nad interesem krajowym. Albo odzyskamy pewną część rynku, albo będziemy liczyć się z tym, że niedobrze decyzją gracza globalnego może być zamknięcie krajowego rynku i uznanie, że po prostu z punktu widzenia interesu globalnego działanie, produkcja stali na terenie Rzeczpospolitej po prostu jest niezasadne. Na co zasadne jest na terenie Niemiec? Co jest porównujemy póki co, tam jest trochę na przykład inne podejście do kwestii cen energii. Jak wiemy, Niemcy dzisiaj mają dużo sporą część produkcji energii w postaci odnawialnych źródeł. No i właśnie zamykają atomową, tak? Ale otwierają już słyszeliśmy ostatnio. Ale to wynika z tego, że cena energii, między innymi z tego, że ten program jest finansowany relatywnie drogimi, drogą energią dla odbiorców indywidualnych. Natomiast relatywnie bardzo tanią, bym powiedział, na warunki europejskie dla przemysłu, czyli te niemieckie huty mają znacznie tańszy prąd, tam gdzie oczywiście ten prąd jest potrzebny, wszędzie jest potrzebny, niż na przykład polskie huty. Więc tutaj tych elementów jest bardzo wiele. Ale właśnie a propos tego globalizmu, mieliśmy już takie przecież przypadki w historii, kiedy wielki koncern kupował jakiś podmiot tylko po to, żeby go zamknąć. To jest też kwestia umów prywatyzacyjnych, które są podpisywane. Natomiast ja bym zwrócił uwagę jeszcze na kilka aspektów. Po pierwsze, bardzo często jest problem z tym dostarczaniem stali. Ja przypominam sobie, akurat jestem po takim spotkaniu branży hutniczej, że mogę tak powiedzieć, w postaci Wigilii na Akademii Górniczej Hutniczej w Krakowie właśnie, gdzie na zasadzie tylko się sprawdzą. I mamy sytuację, kiedy rozmawia z polskim rządem wielki koreański koncern, który chce budować w Polsce fabrykę. Do tej fabryki będzie potrzebne sporo stali, ale ten koncern mówi, my tu wejdziemy tylko wtedy, kiedy będziemy te stal kupować w Korei, czyli przywozić ją po prostu statkami z Korei Północnej, ale mamy swoje huty, nie ma to dla nas znaczenia. Jeżeli ta fabryka, to prawdopodobnie tej fabryki nie będzie znaczenia. Polski rząd się na to nie zgodził, ale to jest jeden z przykładów. Druga kwestia, zaczyna się też dziać, jeśli chodzi o tych globalnych producentów, głównie za sprawą Donalda Trumpa, który jak wiemy przecież,
pojście, wyjście, pierwszej rundzie nakładania różnego rodzaju obostrzeń, blokował nieco kwestię importu stali do Stanów Zjednoczonych, podnosząc na nią tło. Efekt ma, to nie jest jakiś gigantyczny wzrost produkcji, to jest wzrost produkcji bodajże 11%, gigantyczny, nie gigantyczny, to jest jednak sporo procent, chyba 11%, 2019 do 2018, ale to też jest w związku z tym sytuacja, w której cała reszta świata, która produkuje, dotychczas dostarczała do Stanów Zjednoczonych, szuka innych rynków. Tak jak powiedziałem, to sami w Azji jest potężne. Ale to wypada zachować politykę celną Unii Europejskiej w tym zakresie. I na to się nakłada teraz, na to się nakłada tak jak powiedziałem przed chwilą, zresztą to kupowanie różnego rodzaju hut, ono nie dotyczyło tylko Polski, przecież Mittal kupił wiele hut choćby we Francji, czyli państwo, które uznajemy jednak za takie twarde kapitalistyczne. Oczywiście to nie jest to państwo, które kojarzymy z liberalną gospodarką, ale jednak właśnie wręcz przeciwnie, raczej z jakąś kontrolą państwową nad częścią przynajmniej gospodarki, bo jest nas Telekom, dość spory wciąż udział w koncernie Nissan Renault. Słuchają Państwo Radio Maryja, a mimo to mi powtórzenie wczorajszej audycji z cyklu Czytać, aby być mądrym. To jest tak naprawdę problem, bo w roku nowego roku witamy serdecznie Sublina, wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. W czasie, kiedy podejmujemy noworoczne postanowienia, chcemy Państwu przedstawić książki, które pomogą ich realizacji i będą nas wspierać w osobistym rozwoju. Jest to tylko fragment bogatej oferty wydawniczej poświęconej tej tematyce, której pełen wykaz wraz z omówieniami odnajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.prawyksiążki.pl w zakładce Poradniki Kształcenie Charakteru. Powtarzam, www.prawyksiążki.pl Poradniki Kształcenie Charakteru lub na miejscu w Lublinie w naszej księgarni przy ulicy 3 maja 22. A teraz witamy wśród nas panią Anetę Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Pani redaktor, wiemy, że do realizacji życiowych planów potrzeba roztropności, cierpliwości, silnej woli i męstwa. Jak w sobie budować te cnoty? Do jakich wzorów dobrego wychowania mogą sięgać nasi słuchacze? Wiedzy na temat pracy nad charakterem szukajmy przede wszystkim u sprawdzonych katolickich autorów, takich jak wspomniany w ubiegłej audycji ojciec Marian Pierążyński, autor dobrze znanych słuchaczom książek Kształcenie Charakteru, Baczność Młodzieńcza oraz Panna Chrześcijanka. Wartą uwagi publikacją poświęconą pracy nad sobą jest także Kształcenie Charakteru, wskazówki praktyczne profesora Mieczysława Krojca. Autor, znakomity psycholog, w czasie II wojny światowej był karmicielem wszy w instytucie szukającym szczepionki przeciw tyfusowi. Wojenne doświadczenia sprawiły, że pragnął dać skuteczne wskazówki pomagające młodemu człowiekowi stawać się lepszym, szlachetniejszym. Profesor Kreutz skupił uwagę przede wszystkim na kwestiach praktycznych, bo uznał, że jest już zbyt duża ilość abstrakcyjnej, naukowej literatury, a zbyt mało dzieł służących bezpośredniemu zastosowaniu. Z kolei istniejące wówczas publikacje popularno-naukowe były jego zdaniem niekonkretne, przesiąknięte frazesami i ogólnikami. Kształcenie charakteru według metody profesora Mieczysława Krojca ma wiele zalet, a największą z nich jest prostota i skuteczność. Instrukcje przez niego przekazane są tak jasne, że mogą być wykorzystywane przez osoby nie mające żadnego przygotowania psychologicznego i pedagogicznego. Pod koniec swojej pracy Krojc przedstawia krótką listę wskazówek pedagogicznych, które mogą być wykorzystane przez rodziców i nauczycieli. Podkreśla, że najpierw należy stworzyć dziecku właściwe warunki zewnętrzne po to, aby nie uległo ono wpływowi otoczenia hamującego jego rozwój. Posłuchajmy, co w książce Kształcenie Charakteru, wskazówki praktyczne mówi na ten temat. Dzieci naśladują wiernie to, co widzą. I zachowanie się dziecka jest w dużym stopniu powtórzeniem zachowania się otoczenia, w jakim dziecko wzrasta. Najlepszą i najskuteczniejszą radę pedagogiczną można sformułować następująco.
potężnie mniejszy. Jeśli chcesz dobrze wychować dziecko, staraj się sam być dobrym, wzorowym pod każdym względem. Im sam będziesz lepszy, tym lepsze będą twoje dzieci. Warto więc orientować się w najważniejszych regułach wychowania, nie zaprzepaścić szans na właściwy rozwój swoich dzieci i wnuków. Doskonałym przewodnikiem po zasadach katolickiego wychowania jest wznowiona w ostatnich dniach książka generałowej Jadwigi Zamoyskiej o wychowaniu. Poradnik ukazuje wychowanie w perspektywie wiary, a drogowskazami jest m.in. 10 przykazań. Współczesnym rodzicom, nierzadko ludziom wierzącym, wydaje się, że wychowanie jest czymś zupełnie odrębnym od wiary, że najlepsze porady znajdą na portalach internetowych, czy ładnie wydanych nowoczesnych poradnikach. Co gorsza, nie widzą, że proponowane treści stoją w zupełnej sprzeczności z fundamentami wiary. Wydaje im się, że miłość do dziecka wyklucza stawianie wymagań, stosowanie kar, czy odmawianie dziecku różnych rzeczy. Poradnik o wychowaniu w prosty sposób pokazuje, jak wychowywać w oparciu o prawdy wiary. Niektórzy rodzice mało zwracają uwagi na kłamstwa przez dzieci popełniane. Szczególnie jeżeli, jak to mówią, chodzi o drobne kłamstwa. Nie zdają sobie sprawy, że każde kłamstwo, choćby rzekomo najdrobniejsze, tak jak gorączka u chorego, zdradza głębszą przyczynę. Inni rodzice niezmierne okazują oburzenie wobec kłamstwa. Karcą, łają, a powodu złego nie dochodzą. Zielska nie pleni się z zrywaniem liści i łodyg, ale karczowaniem korzeni, z których one wyrastają. Trzeba badać, czy kłamstwo pochodzi ze strachu przed karą nadaną, czy z chęci uzyskania czegoś, czy z chełpliwości, lub po prostu bujnej wyobraźni. Dziecko lekkomyślnie zawiniwszy, wiedząc, że kara je czeka, chwyta się jedynego środka, jaki mu przychodzi do głowy, aby jej uniknąć, to do kłamstwa. Oczywiście, że to rozmyślne kłamstwo jest o wiele cięższym przewinieniem niż lekkomyślne wykroczenie, które do niego doprowadziło, ale szczerość wymaga męstwa, a surowość w tym wypadku nie tylko, że go nie wytwarza, lecz owszem, powoduje bojaźliwość, wręcz przeciwną cnocie męstwa. Dzieci surowo za kłamstwo karane zwykle uczą się tylko umiejętnie kłamać. Trwożliwe dziecko poprawia się nie powiększaniem jego bojaźliwości, ale wzbudzaniem ufności i odwagi, a to otrzymuje się tylko dobrocią, wyrozumiałością i roztropnym ukierunkowaniem. Lepiej nie karać dzieci za to, do czego się same przyznają. I znów tu powtórzyć wypada, że rodzice, chcąc otrzymać zaufanie dzieci, powinni je przyzwyczajać do rozmawiania z nimi otwarcie o wszystkim, co je dotyczy i zajmuje, ale nie w sposób żartobli, śmiejąc się ze zwierzeń dziecięcych, ale słuchając zajęciem tego, co w ich rozumieniu jest ważne. Widzimy, że rady autorki książki o wychowaniu nie są oderwane od realiów życia. Przeciwnie, bazują na dobrej znajomości dziecięcej psychiki. Przeczy to obiegowym stereotypom o wychowaniu religijnym, że rzekomo namawia do przesadnej dyscypliny, rygoru, surowości. Zwykle opinie te są powielane przez tych, którzy z Kościołem mają niewiele wspólnego. Generałowa Jadwiga Zamoyska wychowała trójkę dzieci i była założycielką Szkoły i Domowy Pracy Kobiet w Górniku, w której przygotowała dziewczęta do życia rodzinnego. Miała więc duże doświadczenie. Jej wpływ na życie polityczne i społeczne, energiczne i nowatorskie działania pedagogiczne i gospodarcze, mądrość i dobroć, a także wsparcie, jakiego udzielała działalności swego męża, generała Władysława Zamoyskiego, sprawiły, że była na ówczesne czasy postacią ponadprzeciętną i wybitną, a obecnie może stanowić wzór życia chrześcijańskiego. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu książki o wychowaniu. Wiadoma to rzecz, że pojęcia o uszanowaniu cudzej własności stopniują się w zależności od moralnego poziomu
naszych społeczeństw. Sądząc o społeczeństwie naszym, według tego, jak siódme przykazanie jest u nas pospolicie rozumiane i przestrzegane, wyznaćmy trzeba, że poziom naszego społeczeństwa jest niski, jak niski jest niestety ogólny poziom wychowania. Może liczba złodziei sądownie karanych nie jest większa w Polsce niż w innych krajach, ale skądinąd, ileż to ludzi, rzekomo uczciwych, dopuszcza się codziennie ze spokojnym sumieniem mnóstwa drobnych niewierności, nie zdając sobie sprawy z tego, że przekraczają siódme przykazanie. Im dane przekroczenia w jakimś kraju i społeczeństwie są pospolitsze, tym ważniejszy jest obowiązek kształcenia sumienia w tym kierunku. Siódme przykazanie nie odnosi się wyłącznie do planowania cudzych pieniędzy, jak to niektórzy w siebie wmawiają. Ono zobowiązuje do uszanowania wszelkiej cudzej własności. Niech się dzieci wprawiają do szanowania własności, nie tylko rodziców, nauczycieli, przełożonych, ale czy to wśród rodzeństwa, czy w szkole, niechaj każdy każdego własności sumiennie szanuje. Niech dzieci uczą się szanować rodzicielskie sprzęty. Może ktoś powie, że rodzicielskie mienie nie stanowi cudzej własności, ale gdzież się dzieci wprawią do uszanowania tego, co do nich nie należy, jeżeli nie u rodziców? Zwykle to, czego się nie nauczą pod względem sumienności w latach dziecinnych, tego nie nauczą się wcale. Szanować należy nie tylko cudzą własność, ale i cudzą pracę. A zatem trzeba mieć wzgląd nie tylko na właściciela, ale i na tych, co zasiali, wyhodowali, urządzili, co utrzymują, oczyszczają, naprawiają i pracy ich lekkomyślnie nie niszczyć. Wielu młodym rodzicom może się wydawać, że pewne zasady obowiązywały kiedyś, a teraz czasy się zmieniły i praktyki wychowawcze także muszą być inne. Czasy zmieniają się nieustannie. Trzeba do nich dostosować metody, a nie zasady. Takie podejście odnajdziemy w książce Wychować człowieka szlachetnego Dariusza Zalewskiego. Autor pokazuje, dlaczego zasady katolickiego wychowania są ponadczasowe i w jaki sposób je praktykować dzisiaj, czyli dostosowywać do obecnie panujących warunków. Książka pokazuje, że wiara nie jest czymś sztucznie dołączonym do wychowania, lecz tym, co gwarantuje zgodność podejmowanych wysiłków z ostatecznym celem ludzkiego życia, jakim jest osiągnięcie zbawienia. Kiedyś rodzice wiedzieli, że dzieci wychowuje się dla wieczności. Teraz myślą, że dla ziemskiego sukcesu. Ale dobrze wychowane dziecko oprócz uprawiania sportu, znajomości języków i udziału w konkursach powinno dobrze funkcjonować w sferze moralności w takich kwestiach jak prawdomówność, szacunek wobec dorosłych, uczciwość względem innych ludzi. Zaniedbania w tym zakresie zemszczą się na rodzicach bardzo szybko. Te dwie książki, Wychować człowieka szlachetnego Dariusza Zalewskiego oraz O wychowaniu generałowej Jadwigi Zamoyskiej, zwracają uwagę na pewien powszechnie występujący problem. Ma się obecnie wrażenie, że rodzice porzucili swą misję mądrego i odpowiedzialnego kierowania dzieckiem, zamieniając się z nim rolami. Dziecko dyktuje rodzicom, co chce albo nie, podnosząc zaciekły opór, kiedy coś nie dzieje się zgodnie z jego wolą. Wielu rodziców ma problem z egzekwowaniem swych poleceń. Nie jest to łatwe, wręcz można powiedzieć, że jest to sztuką. Książka Dominika Nina, ojca Jacka Boronieckiego pod tytułem Umiejętność rządzenia i rozkazywania uczy, jak wydawać polecenia, by dzieci nas słuchały. Jak w warunkach rodziny, zgromadzenia zakonnego czy jakiejś innej wspólnoty być prawdziwym kapitanem, który innym przewodzi, za wszystko odpowiada, a co za tym idzie, musi umiejętnie wymagać od swych podwładnych, aby bezpiecznie doprowadzić wszystkich do upragnionego celu. Umiejętność rządzenia i rozkazywania to świetnie napisana, bardzo praktyczna książka, która od lat cieszy się zasłużoną popularnością. Powiedzmy o innej książce ojca Jacka Woronieckiego.
Macierzyńskie Serce Maryi, w której za wzór najlepszego wychowawcy stawia nam Matkę Bożą. Razem z autorem Macierzyńskiego Serca Maryi wpatrujmy się w najlepszy wzór matki i wychowawczyni. Postać Maryi uzmysławia współczesnym kobietom wartość macierzyństwa. W naszej epoce, w której królują egoistyczne, a nierzadko wynaturzone wzorce kobiecości, trzeba nieustannie przypominać, że miłość to wrażliwość na potrzeby innych, uczynienie z siebie daru. Matka Boża towarzyszyła ziemskiej drodze Jezusa i pozostała wierną służebnicą aż po mękę, śmierć i krzyż. Poprzez naśladowanie Maryi doznajemy jej szczególnej opieki, miłości i łaski, jakimi darzy brać swego syna. Jej przykład, ukazany na łamach książki Macierzyńskie Serce Maryi, uczy nas głębokiego i trwałego zjednoczenia z Bożą miłością. Kryzys kobiecości, jakiego obecnie doświadczamy, zaczął się już wiele lat temu. Jego pierwsze zwiastuny opisała Zofia Kossak w powieści obyczajowej Dzień Dzisiejszy. Akcja powieści Dzień Dzisiejszy dzieje się w dwudziestoleciu międzywojennym. Polityczne kłótnie i spory. Towarzystwo przy stole, które dzieli się na zwolenników rządu i tych, którzy są w opozycji. Karykaturalne sceny w prowincjonalnym mieście goszczącym prezydenta odrodzonego państwa. Salonowe rozmowy nowoczesnych kobiet, które dyskutują o przerywaniu ciąży i pytają, kto może je zmusić do rodzenia dzieci. Romanse, wielkie namiętności i równie wielkie rozczarowania. Świat wyznający tradycyjne wartości, który odchodzi w przeszłość. Wszystko to wydaje się wciąż bardzo współczesne, więc tytuł powieści Zofii Kossak, Dzień Dzisiejszy, nie stracił na aktualności. Nowością ostatnich tygodni jest także powieść historyczna Zofii Kossak, opowiadająca o losach młodego polskiego króla Władysława Warneńczyka. W książce Warna pisarka podejmuje jedną z największych zagadek polskich dziejów, jaką była tragiczna wyprawa króla Władysława III przeciw Turkom. Powieść podaje historyczną wersję wypadków, choć wiele wydarzeń z tego okresu, łącznie ze śmiercią króla w czasie bitwy warneńskiej, do tej pory nie zostało ostatecznie wyjaśnionych, czego dowodem jest pusty sarkofag na papierze. Poruszająca wyobraźnię opowieść o epoce królów, rycerzy i dramatycznych bitew doskonale nadaje się do rozbudzenia historycznej ciekawości młodzieży, ponieważ książce drukowanej towarzyszy bezpłatna wersja dźwiękowa Warny, posłuchamy jej fragmentu. Przed ołtarzem, półkręgiem stali biskupi, wojewodowie, panowie i żupani. Z wolna obrzędowymi ruchami arcybiskup Dionizy brał poszczególne części królewskiego odzienia. Święcił je, błogosławił, po czym nakładał na króla. Władysław klęczał nieruchomo. Był wzruszony i przejęty. Odbyta przed laty krakowska koronacja nie sprawiła na nim większego wrażenia, lecz był niedorosły. Jest na siebie. Nie zdającym sobie należycie sprawy z sakramentu pomazania. Dopiero teraz odczuwał wielkość brzemienia. Stało mu się nagle tak ciężko. Do końca. Jakby los wszystkich ludzi w dwóch państwach wziął na swoje barki. Stojący po jego bokach, dwaj świetni dostojnicy odpowiadali mu szeptem, co ma czynić. Słuchając zleceń, usiłował równocześnie przypomnieć sobie imiona ofiar, a gdy nie mógł odnaleźć ich w pamięci, wspomniał, co mu mówiono kiedyś w Krakowie, że przy koronacji prawego monarchy aniołowie przybierają postać ludzką i asystują królowi w czasie jego pomazania. Chwilami zdawało mu się, że śni, jarzące na ołtarzu świece migały w zmęczonych oczach. Żarliwie prosił Boga, by mu pozwolił sprostać przyjętemu zadaniu, odpowiedzieć godnie nadzieją narodów, by mu dopomóc wygnać Turka z Europy, chrześcijaństwo. Modląc się,
ani spostrzegł, że ceremonia była ukończona. Przed zamkiem już trzymano białego ogiera nakrytego złotą kapą. Frędzle kapy uskały ziemię. Ogon i grzywa konia spływały falisto, barwione na purpurową. Strzemiona siodła były wielkie i złocone. Gdy król dosiadł rumaka, czterej panowie, a to Huniady, wojewoda siedmiogrodzki, Walotyn Laurel, Szymon Paluszy i Szymon Czuber, jadąc po bokach, trzymali nad jego głową złocisty baldachin. Przed nim i za nim bogaty orszak. Biskup Oleśnicki z jaśniejącą dumną twarzą. Pan z Grzezia, rzucający w tłum złote i srebrne pieniądze. Ostatnie resztki biskupowej pożyczki. Szeregi rycerstwa, grzmoty okrzyków. Miasto tętniące radością i prawą. Opiechawszy cały gród, Władysław skierował konia na wzgórze, górujące ponad okolicę. Tam stanął i dobywszy królewskiego, poświęconego miecza, ciął nim powietrze na krzyż cztery razy, na cztery strony świata. Potem schował miecz do pochwy. Myślał o granicy tureckiej, na południowy wschód przed nim leżącej. O granicy polskiej, na północ za nim pozostałej. O przyjętym na się zadaniu, o tym, iż czuje się jakoby ofiarnikiem i ofiarą. Jakie inne powieści historyczne Zofii Kossak moglibyśmy polecić naszym słuchaczom? Oprócz wymienionych książek Zofii Kossak warto zwrócić uwagę na Gród nad jeziorem, Trębowle czy Z miłości, opowieści o świętym Stanisławie Kostce. Pierwsza książka, Gród nad jeziorem, przenosi nas do tajemniczego świata prehistorycznych Słowian i rodzącego się uczucia między dwojgiem młodych ludzi. Trębowla to wspaniała opowieść o przygodach dwóch niesfornych bliźniaków na tle toczącej się wojny polsko-tureckiej i obronie Kresowej Twierdzy. Z miłości natomiast to fabularyzowane dzieje najmłodszego polskiego świętego, który swą wiarą i pokorą zjednał sobie serca całej Europy, a miał zaledwie 16 lat. Pani redaktor, za nami święta Bożego Narodzenia, obfitujące w bardzo wiele pięknych, typowo polskich obrzędów. Teraz rozpoczął się karnawał. Powiedzmy więc kilka słów o książce, która przybliża młodym ludziom bogactwo naszych narodowych tradycji. Dzięki książce Ojców Naszych Obyczajem Teresy Mazur poznamy polskie święta, obrzędy i zwyczaje na przestrzeni całego roku kalendarzowego oraz ludzkiego życia. Autorka pokazuje wielkie bogactwo, różnorodność i trwałość polskich tradycji, które warto pielęgnować i ocalić od zapomnienia, tym bardziej, że wiele z nich zaczyna zamierać. Ojców Naszych Obyczajem to książka cenna dla każdego, kto interesuje się kulturą i historią Polski. Mimo, że jesteśmy Polakami, nie znamy przecież wszystkich tradycji, szczególnie z innych regionów. Niestety, coraz słabiej znamy polską obrzędowość, szczególnie młodsze pokolenia lub Polacy przebywający na emigracji. W poszczególnych rozdziałach książki Ojców Naszych Obyczajem znajdują się także towarzyszące obrzędom wierzenia, podania, przysłowia, tradycyjne polskie potrawy, fragmenty kolęd lub innych pieśni obrzędowych. Poznajemy, jak bardzo poszczególne święta były związane z życiem naszych przodków. Warto, by te cenne wspomnienia wyłaniające się z kart książki Ojców Naszych Obyczajem dotarły do młodzieży, a zwłaszcza młodzieży polonijnej, wychowującej się poza Polską. Proszę posłuchać fragmentu wersji dźwiękowej publikacji dołączonej do drukowanej. 6 stycznia, Dzień Trzech Króli, w liturgii katolickiej obchodzony jest jako święto Epifanii, objawienia Zbawiciela Światu uosobionemu przez trzech mędrców ze wschodu. W dniu tym ustawione w świątyniach szopki przybierają barwniejszy, bogatszy wygląd, gdyż w biblijnych bogów
swoich pastuszków zastępuje się w nich cudownymi figurkami monarchów i członków królewskich orszaków. Epifania to także dzień święcenia złota i kadzidła na pamiątkę darów trzech króli oraz kredy, którą wiernie zabierają do domu, aby wypisać nią na drzwiach wejściowych inicjały Kacpra, Melchiora i Baltazara, obok liczby oznaczającej datę roku i oznajmić tym samym swoją przynależność do Kościoła Chrystusowego. Szlachta, pisząc inicjały królów według łacińskiego brzmienia ich imion, C plus M plus B, tłumaczyła je także jako skrót formuły Christus Mansionem Benedica. Niech Chrystus błogosławi tę siedzibę. Karnawał, czas tańców, maskarad i zalotów, obyczajowości szlacheckiej kojarzone był przede wszystkim z kulitami. Kawalkady sań z muzyką, śpiewami, pochodniami, pełne rozbawionego towarzystwa, pląsającego i biesiadującego na każdym postoju, stanowiły jeden z najbarwniejszych i najbardziej charakterystycznych elementów kultury staropolskiej. Uligi bywały dwojakiego rodzaju, szykowane i dziki. W pierwszym przypadku z góry planowano trasę objazdu sąsiedzkich dworów i zawiadamiano je z wyprzedzeniem o dniu przybycia gości. Posłaniec z zapowiedzią, występujący w stroju drewnisia lub arlekina, miał na znak swej funkcji laskę z wielką, pomalowaną na srebrną kulą. Stąd nazwa kuli. Gospodarze w porę poinformowani mieli dość czasu, aby przygotować stosowne ilości jadła oraz miejsce noclegu dla kilkudziesięciu osób, uprzątnąć pokoje do tańca, a także zmobilizować własną, a nieraz też pożyczaną na tę okazję służbę. Kulik zajeżdżał zazwyczaj o wczesnym zmroku. Tańcowano i biesiadowano do białego rana. Przed południa byle jak przesypiano, a po południowym posiłku, zabrawszy ze sobą gościnnych panią i pana domu, ruszano do kolejnego dworu. Kuliki dzikie spadały na niespodziewające się najazdy domostwa jak grom z jasnego nieba. Nie zważano na to, że ktoś mógł sobie nie życzyć odwiedzin lub nie chciał wykosztowywać się na huczną zabawę. Dzikie towarzystwo samo gospodarowało w zbliżarniach i piwniczkach z trunkami, nie pytając nikogo o pozwolenie. Gdy w końcu, poważnie nadwyrężywszy domowe zapasy, dzikusy wybierały się w dalszą drogę, zdesperowany gospodarz przyłączał się zazwyczaj do nich, aby u następnego zaskoczonego sąsiada odjeść i odpić, choć w jakiejś części to, co sam musiał dla gości poświęcić. Takie dzikie kuliki potrafiły buszować po szlacheckich dworach całymi tygodniami. I bywało, jak pisał Zygmunt Gloger, że kawaler w co dzień po trzech królach kulikiem z domu wyjechał, dopiero na wstępną środę, to jest na popielec, z powrotem był widziany. Bardzo dziękuję pani redaktor za spotkanie, a państwu przypomnę jeszcze tytuły omawianych książek: Kształcenie charakteru, Baczność młodzieńcza oraz Panna chrześcijanka ojca Mariana Pirożyńskiego, Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne profesora Mieczysława Krojca, o wychowaniu generałowej Jadwigi Zamojskiej, Wychowań człowieka szlachetnego Dariusza Zalewskiego, Umiejętność rządzenia i rozkazywania oraz Macierzyńskie serce Maryi ojca Jacka Woronieckiego. Dzień dzisiejszy, Krót nad jeziorem, Krępowla, Warna oraz Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce, Zofii Kossak, ojców naszych obyczajem, Teresy Mazur. Jeśli nie zdążyli państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do państwa dyspozycji pod numerami telefonu 81
934 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Lub na miejscu w Lublinie, w naszej księgarni, przy ulicy 3 Maja 22. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Jutro przemówienia było do powtórzenia wczorajszego pytania programu z cyklu Czytać, aby być mądrym. Jest czwarta. Aktywistka klimatyczna Greta Thunberg i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Karol Surówka, Polskie Radio. Zwracanie afrykańskiego pomoru świń i Słuchają Państwo Radia Maryja, przed nami powtórka wczorajszego wydania aktualności dnia. Panie ministrze, obecnie zapasy węgla w kopalniach przekraczają 3 miliony ton, a w energetyce około 1 miliona ton. Jaki jest plan, co z tą nadwyżką węgla będzie czynione? Rozmowa Polskiego Radia 24.
przechowywany, a wieloma słowy spróbujemy tę naszą rzeczywistość opisać. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle, Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziś i od zawsze członek Solidarności. Tak jest, od samego początku, 17 września 1908 roku. Podkreślam tę Pana działalność w związku zawodowym MSZZ Solidarność, ponieważ tak sobie wymyśliłem, że od tej chwili zabraniam Panu używania logo Solidarności i nawiązywania do ideałów tego świata. To jest ta sama Solidarność, jaka była w roku 80, co się prawie w 81 roku 81 rysowany, więc Lech Wałęsa powinien zacząć od samego siebie. Po przegraniu wyborach prezydenckich, kiedy wchodził na rys tego miejsca, Solidarność wielokrotnie pamiętała. Zapraszała na Komisję Krajową. Pamiętam, że byłem wówczas członkiem Komisji Krajowej i prezydentem Komisji Krajowej. Odpowiedziałem za współpracę z Lechem Wałęsą, kiedy był prezydentem. Panie ministrze, powstaje pytanie, czy ten centralny magazyn węgla i przetransportowanie tych nadwyżek węgla właśnie do tych miejsc nie spowoduje wzrostu cen węgla, chociażby związanych z transportem w to konkretne miejsce. Zawsze każda dodatkowa operacja pociąga za sobą pewne koszty, ale szukamy rozwiązań nie tylko stosunkowo nisko kosztowych, ale także również, które pozwolą na bezpieczne dysponowanie później. Te Solidarność na garści walczącej, a przecież współpracowaliśmy w podziemiu jedni z drugimi. Koronel Nadarycki, świeć Panie nad jego duszą, wypowiadał się Lech Wałęsa w sposób nikczemny, lub w sposób chamski, podczas konwencji wyborczej Platformy Obywatelskiej, był używający wystąpienia. Później niby się reflektował. No cóż, czasami do uniesienia takiego właśnie pokazuje spółki energetyczne, a przecież do tego najpierw mówi, a później myśli, radziłem, żeby zmieniał kolejność, warto pomyśleć, tym bardziej on jako był prezydent państwa, jako osoba, która no jest w jakiś sposób znana tam w szerszym odbiorze. Między zawodem również, jeżeli ktoś takie wypowiedzi, mimo tych kalumniach, które adresują się na siedmiu Karola Morawieckiego wypowiada, no to daje im, że tak powiem, jakby walor prawny. Już się nie wyobra, jeżeli ktoś się mógł mieścić w jednej z tych trzech praw, które pisał ksiądz Kiszczak, w historii Rzeczoń Bogu. No tak, i to było o tym. Widać różnica między Karolem Morawieckim, świeć Panie nad jego duszą, ale Panie ministrze, 3 miliony ton węgla to nadwyżka w kopalniach i 1 milion to w energetyce. I dodajmy, że od stycznia do września 2019 roku Polska sprowadziła 8 milionów ton węgla z Rosji. W tym samym czasie import węgla kamiennego ogółem wyniósł 12,3 miliona ton. Że Sapagin. No nie warto byłoby ewentualnie obniżyć tego sprowadzania węgla z różnych kierunków, skoro my na miejscu mamy taką nadwyżkę. Po stanie wojennym, wszystkim był marszał pensjonowy. Ja myślałam, że oni sprowadzili z Rosji Sapagi. I żaden frasy nie obdział Wałęsa, nikt tego nie odbiorał. Nikt nie wie, że Kornelowi, mogę tak mówić, bo wróciłem po imieniu, nikt nie napisze Kornelowi właśnie tej pięknej postawy, bohaterskiej postawy i tego, co robi później w wolnej Polsce. Nawet jeżeli się gdzieś rozdzieliliśmy, to czyniliśmy to ładnie w przyświecie do jego adwersarzy, który się, że tak powiem, podważał. Panie pośle, zostawmy Frasyniuka, skupmy się jeszcze na moment przy Wałęsie, bo Lecha Wałęsa, jednego protektora, być może nawet w niedalekiej przyszłości na Szarowce, który bardzo mu wkuruje w wypowiedzi właśnie tej było prezydenckiej, a mianowicie Borys Budka. No cóż, jeżeli Platforma Obywatelska chce mieć twarz Lecha Wałęsy, bo to może w tym kierunku też pójść, no to, no cóż, to są decyzje polityków Platformy Obywatelskiej, ale to myślę, że źle wróży na przyszłość. Jeżeli Borys Budka chce zachwycać się Lechem Wałęsą i jego wypowiedziami, to jest to prosta droga do Platformy Unicestwić. Piotr Duda, obecny przewodniczący NSZZ Solidarność, był uprzejmy odnieść się do wypowiedzi i pana
Borysława, przepraszam, Borysa i Pawła Lecha Wałęsy. W swojej wypowiedzi, nie wiem, czy jest już panu znana, czy nie, mówi, że po pierwsze, prezydent Andrzej Duda spotkał się ze związkowcami, którzy rzeczywiście wywodzą się też z portu górników, nie tylko z samymi górnikami, a powtórę, nie musiał przekonywać ich do zmian w wymiarze sprawiedliwości, ponieważ nie wszyscy, jak 2019 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat zatytułowany Europejski Zielony Ład, który stanowi plan budowy zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej. Polska gospodarka obecnie w około 77% uzależniona jest od węgla. Wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu, co będzie oznaczało dla chociażby polskiego górnictwa. A co pan minister poradziłby młodym ludziom, którzy stoją teraz przed wyborem swojej drogi zawodowej i chcieliby pójść w ślady swoich ojców, którzy pracowali w kopalniach? No, takie pytanie się rodzi w ich sercu. Czy iść tą drogą, co z szkołami górniczymi? Jak ta sytuacja wygląda? Już
już będzie. Mówię o tym, że to będzie taki program o kastowości. No jak już będzie program? Reklama wyborem myślałem, że to będzie czek prezes Jarosław Kurski chciał ręce, bo pić skoczył Wąsek i po Jacek, przepraszam. Skoczył, rozumiem, że z jedynym prezesem Jarosławem przypadał posłowi po części tak. Także pan prezes Jacek Kurski. Więc bez opinia tak, to będzie ciekawy program. Myślę, że wchodzimy w ten etap pokazywania środowiska. Prawdopodobnie będą tam sprawy całkowicie. Proszę, to prawdopodobnie tam te sprawy. No tak, to zapewne ta narracja się pojawi po pierwszej trochę emisji, ale myślę, że zobaczymy właśnie tą drugą część. Będą pokazane orzeczenia i ich autorzy, którzy żadnej odpowiedzialności za to nie ponoszą. Nie ponoszą. Zgadza się. No właśnie. Dlaczego mieli ponosić, skoro wyniesionych na KPS Boski? Panie ministrze, wielu też zadaje sobie pytanie. Panie Boże, do Błyskawicza na ten, ta neutralność klimatyczna, to koszt dla naszego państwa szacuje się około 500 miliardów euro. Pierwsza sprawa, skąd takie środki wygospodarować na tę neutralność? A druga sprawa, patrząc globalnie, to widzimy, że są bardzo konkretne kraje, regiony świata, gdzie są takimi głównymi trucicielami i te kraje jakoś nie podejmują tego działania. Na ile te działania, które my podejmiemy tak olbrzymim kosztem, będą miały wpływ taki globalny? Wielokrotnie. Oczywiście, no to wyrok zapomniał, co było dalej. To prawda. Później było odwołanie i też zadziwienie. Dziwny zbieg okoliczności, dziwi instancji, też znajoma twarz. Więc myślę, że zajmujemy nas skąd. To jest, to też jest powiązanie z panią prokurator ze stanu wojennego. No myślę, że mamy jakieś przypadki. Właśnie mówię, takie przypadki. No to o nich mówić, bo to pokazuje faktycznie, że niestety, ale po roku 89 zabrakło tej takiej głębokiej ilustracji w wymiarze sprawiedliwości. Mówi pan, że to było lat temu? 6, 7, 6, 7. Tak byłem, to 14 rok, 14 rok. Zadziwienie zobaczyłem, może nawet jeszcze 5 zadziwienie zobaczyłem na sobie. Czy to jest ten czas, kiedy wymiar sprawiedliwości całkowicie się samoczyścił? Oczywiście, jak mówił pan Chruszczębosz, tak? Byłem zdziwiony, że zobaczyłem. Środki, które są potrzebne do tej transformacji.